No i mamy 6 września 2023 roku. Ja dziś miałem wybór, albo lecieć na siłownię, albo pobiegać. Wybrałem bieganie. Czy dobrze? To się okaże. Plan jest ambitny. Chcę zrobić 5 km poniżej 30 minut przy wadze 97 kg. Zaraz odpalamy aplikację i lecimy. Jakiś wypadek chyba był. Ja sobie biegam, a tu taka sytuacja. Widzę, że ktoś przydzwonił w słup. Patrzcie, lampa wykrzywiona. Jest niezła akcja. Maciej winowajce tym Citroenem przydzwonił. Wow. A tu znów jakaś afera. Tym razem zobaczcie. Radiowóz stoi. Tamuje ruch. Aha, już wiem. Tam leży ten martwy lis. Po prostu policja dba o to, żeby tego lisa martwego tutaj nie rozjeżdżano jak naleśnika. Opa. Wybaczcie te dyszenia, ale jestem świeżo po biegu. Zrobiłem 4 km w ślimaczym tempie, ale jak na moje 97 kg to za wiele po długiej przerwie. Macie jakieś rękawiczki, to ja wezmę tego lisa, przerzucę na po... Tak? Patrzcie, zaproponowałem pomoc, ale się nie zgodziły kobietki. Wiele krzyku o nic. Wziąłbym rękawiczki, założył, pstryk za nóżkę i już jest na trawce. Ale co mi do tego? Taka ciekawostka. Zobaczcie, szukam właśnie radia Eski, a przede mną jedzie auto radia Eska. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem pod mostem drogowo-kolejowym w Grudziądzu. Pamiętacie? Tu kiedyś było Bajorko. Teraz stoję w środku. Ja pierdzielę, przecież to wszystko wyschło. Kiedyś tutaj rzucałem magnesem do wody, a teraz chodzę po dnie. Podjechałem dalej i widzę, że reszta Bajorek ma się świetnie. Tych pod mostem. Zobaczcie, tu jeszcze jest woda. Ale też mocno opadła. Można zobaczyć, ile tam śmieci leży. No i wylądowałem sobie nad wodą. Spójrzcie, jakie kamienne schodki. Wow, nieco strome, ale spróbujemy zejść niżej. Powiem wam, że naprawdę trzeba uważać na każdy krok. Wow, szok. Uważam na każdy krok. Spróbuję parę razy to rzucić i spróbuję nie utopić magnesu. Rzucałem tam, ale zmieniłem nieco tą kamienistą perspektywę, bo czułem, jak magnes dostaje się pomiędzy te kamloty i parę razy miałem wrażenie, że za chwilę go stracę. A nie chciałbym go stracić, dlatego rzucam tu obok i podają pierwsze mini kotleciki. Zobaczcie. Co prawda za mną jest most drogowy, ale tutaj śruby się nie spodziewałem, bo to jeziorko nieco oddalone jest od mostu. Ale nie pogniewam się za więcej takich śrubek. Mimo iż mamy 6 września, to jest naprawdę ciepło, około 27 stopni, a ja przytulam kolejne mini kotleciki. Czuję, że trochę tego będzie tutaj. Ale się lubię tu zabawę. Kto wie, czy nie bardziej niż wykrywać. Patrzcie, druga dzisiaj śruba i takie tam dziabongi. Ale to jest fajna zabawa. Tak sobie ściągać powoli linkę i przyklejają się kolejne kotleciory. Patrzcie. Jakieś szyny, nie szyny, dziabongi. Jest fajnie. Nie to, żebym się jakoś specjalnie jarał tą pasją, chociaż tak, jaram się niesamowicie. Ale tą pasją jara się również mój serdeczny kolega Mario z kanału Neodymowy Mario. Zerknijcie, co ten chłopak tam wyprawia. I muszę wam jako ciekawostkę powiedzieć, że on sobie te wakacje w Chorwacji właśnie finansuje z takich zabaw. Bo jak wiecie, nie ukrywamy tego,
przy okazji łowienia zawsze tam wpadnie parę kilo do wiadra, a to zamieniamy sobie na gotówkę, na skupie złomu. Ja też sobie odkładam każdy grosz ze złomu, ja dodatkowo z placów zabaw i zawsze w skali roku jest to naprawdę odczuwalny grosz, co i Wam serdecznie polecam. Zamiast narzekać, interesować się czyimś życiem niezdrowo, należy zakupić magnes, obudowę do niego i zabawiać się, tak jak ja. A gdzie kupić taki magnes? Ano w firmie Magtom. Nie muszę Wam tego chyba już tłumaczyć, bo mówiłem to wiele razy. Firma Magtom sprzedaje właśnie takie magnesy walcowe, które są ukryte w tej obudowie. Zobaczcie, kawałek biżuterii, czyli łańcuszka na szyję. No i trzecia dzisiaj śruba, a raczej wkręt. Tym razem dla odmiany gwóźdź, taki kwadraciak. Jest srutu tutu, kawał drutu. No i pojawia się kolejna, czwarta chyba śruba, tudzież wkręt. Jest elegancko, nieduży opór, znów będzie śruba pewnie, co? O, panie, tym razem nie śruba, tylko taki odłamek, ale schaboszczak, wow. Zobaczcie, jakaś taka perforowana blacha i do tego drut kolczasty. Kiedyś w podobnych okolicznościach skręciłem sobie kolano w brodnicy, na takim spadzie stałem, słuchajcie, chciałem się odwrócić i trzasł. Kolano trzasnęło, ja wpadłem do wody. Tacy tam pracownicy remontowali coś obok, gapili się tylko jak ja ledwo się wygramoliłem z tej wody. A później przez pół roku łażenia w ortezie, po roku dopiero wróciłem, wiecie, do pełni sprawności, jeśli chodzi o kolano. A kolano wywinęło mi się na drugą stronę. Taka zabawna historia. Ale było to zanim nagrywałem, a więc niestety nie uwieczniłem tego na kamerce. Wiem, sprawiłem tym zawód wielu moim widzom, ale nie wszystko da się nagrać. Tak samo jak nie nagrałem tego, gdy się topiłem tu w Grudziądzu. Nie wszystko też warto nagrywać. To druga sprawa. A tymczasem stoję sobie wciąż jak czapla w tym samym miejscu i rzucam, i wyciągam, i tak w kółko. Taka monotonia. Ale wolę tej monotonii niż siedzieć z piskiem przed telewizorem. Taki ze mnie dziwak. Fajne jest to, że przy tej pogodzie nie gryzą żadne muszki, żadne komary. Nic mi tu nie przeszkadza, jest elegancko. Coś się tam wlecze po dnie. Jakieś 2-3 kilo nawet. O, panie. Patrzcie, taka fajerka i taki klocuszek. Wychodzą tutaj nieco mniejsze rozmiarowo wkręty, już drugi taki. Nakrętka od baku, ale od czego? Od jakiegoś samochodu albo motocykla? Sam jestem ciekaw, od jakiego? I znów nam coś idzie na WKZ-cie. Dosyć daleko rzuciłem i czuję przez całą długość, jak po dnie coś się ciągnie. Nie za ciężkie, ale coś tam jest. O tym czymś była taka klamerka, zobaczcie, jakie ustrojstwo. Nie wiem, do czego to służyło, na pewno Wy wiecie. I taki zakrzywiony gwóźdź kończaty. No i tak zleciała godzina rzucania. Wiadro prawie pełne. Jakieś 15 kilo złomu. Idę to zanieść do samochodu. Idę się napić wody, bo zostawiłem tam wodę, a mnie już suszy. Dobra, zrzuciłem wiadro, wracam od samochodu, ale patrzcie. Tu pod drzewem widzę, ktoś już zostawił jakieś stare łupy, takie kółko, lina stalowa. Z tego wynika, że ktoś przede mną tutaj rzucał magnesem już, ale zostawił swój urobek. No ja go zabiorę. Linka skompresowana, ale zobaczcie, ciąg dalszy czyjegoś urobku. Ale na bogato ktoś mi to zostawił. Nie będę musiał rzucać, tylko spod drzewa pozbieram. Dobra, to nie fajmy w takim razie, patrzcie, no tak to ja mogę chodzić na magnes. Akurat musiałem koło tego drzewa przychodzić, no musiałem widocznie. No i to by było na tyle, ale jest zacnie. Parę fantów dokładam na sucho. Dorzucam jeszcze taką sztabę spod drzewa, a więc dziękuję Ci kolego, który zostawiłeś te wszystkie fanty dla mnie. Zmieniłem sobie rękawiczki, bo w tamtych jest mi już za gorąco. Zmieniłem nieco miejsce i łowię tutaj, gdzie ktoś przede mną łowił i zobaczcie, takie już dziabągi wpadają.
Ułamane żeberko od piecyka. Oby było ich tu więcej. A tu obok jest to miejsce, na którym rzucałem niedawno. I tak co rzut, coś mi się przykleja. Są to drobiazgi, co prawda. Ale pomaleńku drugie wiadro się zapełnia. Zobaczcie. Śruba, jakieś farfocle. Zaraz będziemy mieli drugie wiadro. Ale teraz czuję fajny opór. Ze 2 kilo będzie. Co to idzie? O, panie. Patrzcie. Jaka czekoladka. Jakiś iPhone najnowszej generacji. No fajne jest to miejsce, naprawdę. Dziabłągi wyłażą. I tak drobnymi kroczkami zapełnimy drugie wiadro. I to mi się podoba w tej zabawie. Ja się nigdzie nie spieszę. Ja mam czas. Ależ to jest relaks. Cisza nad wodą. Nikt nie przeszkadza. Nie lubię zgiełku miasta. Muszę się przenieść na wierzch. I to jak najszybciej dla własnego zdrowia psychicznego. Tkwię za długo w tych blokowiskach. Połowa podkowy, a więc połowiczne szczęście. Takie szczęście w nieszczęściu. I jeszcze jedna piękna śrubka z tego samego miejsca. Dzień dobry. To co znaczy na zezwolenie na penetrację dna? Możesz pan tu sprawdzać sobie? Ale co ja sprawdzę sobie? No magnesem pan jeździsz, no tak, jeździ magnesem, no, oczywiście. No więc proszę pozwolenie. Ale jakie pozwolenie? Kto wydaje jakie takie pozwolenie? Kto wydaje takie pozwolenie? No pan powie. Ci, co wydają pozwolenia na to, żeby tak samo poszukiwacze, wszyscy, którzy tak? poszukują, tak? muszą mieć zezwolenie na takie rzeczy, tak czy nie? Nie, muszą mieć. Nie. Muszą zgłosić działkę, na której takie rzeczy dokonują, no, tak proszę czy nie? Pan, nie, nie. Tak, nie. proszę pana. To ma pan złe informacje. Sprawdzali, okay. szukali, ja rozumiem. Łącznie z Pomorskiego Okręgu Wojskowego tu byli. Okay. I ja, dlatego oni mnie instruowali o tym, jakie pozwolenia i oni mi te wie rzeczy pytali się najpierw. Ja wiem. Nie? A pan dlatego nawet ja, nie przyszedł się spytać. Ja dlatego nie? tak się oburzam, jak pan mi zaczyna, wie pan, z tymi pozwoleniami, bo ja doskonale to prawo znam, bo ja tutaj od 19 lat działam. Wie pan miał tak. kartę wędkarską tak. i by pan chciał przyjść tu łowić ryby i by pan przyszedł i pan uważałby, że wolno czy nie wolno? Wie pan co, ale, na to, jest, zasadzie? Ale to jest gdybanie, bo ja nie łowię nie ryb, ma gdybania, tak? ale wie pan o nie co dobrze. chodzi. Pan zadzwoni na policję, ja ale się im ja będę nie... tłumaczył, okej? Okay? Proszę pana, ja, mi nie chodzi o żadną bo policję, ja nawet przed tylko sądem chodzi o mogę zasady. To... Ja rozumiem zasady, ale ja teraz panu tłumaczę zasady. Dobra, ja tak, ja panu powiem, ja nie jestem bezczelnym jakimś tam kmiotem, że będę z panem się tu wykłócał. Ja wam, ja mam swoją rację, pan ma swoją rację. Zobacz, ile wyciągnąłem śmieci, nie? Były. Pan zobaczy, wiem, że były, bo to ktoś zostawił pod drzewem. I ja to też zabieram, bo po co ma leżeć? Pan widzi, to nie leżało długo w wodzie. No, bo to aż tu wyschło, nie? No, bo to no, ktoś no, zostawił. No, bo ja wiem, że byli nawet, jak ktoś tam to miał właśnie. Dlatego tak. wiedziałem, że to jest magnes, bo jak pan tak. nie wiedziałem tylko, co się tam chlapie, tak. wystarczyło wziąć lornetkę i już wiedziałem, o co Super. Chodzi. Nie? Tu niedawno był ktoś i też tutaj rzucał. Ja. No, obchodził tak pół jeziora, no, no właśnie nie, wiedziałem, z magnesem, że... nie? I ktoś zostawił. Nie niczego szczególnego. Ja nie szukam nawet niczego szczególnego. Jak padła woda, to kiedyś jakieś niewypały były, ale... Ja pana zapraszam na mój kanał, jak pan wpisze Dario Magnes, to pan zobaczy, że ja głównie złom, bo ja tylko się tym interesuję. Po prostu wyciągam złom z wody i mam z tego frajdę. Mało tego, calutką trynkę w Grudziądzu, te 10 km przez 10 lat zrobiłem, wyciągnąłem 20 ton złomu. Że śruby kolejowe... Pewnie, tak. To wszystko nie? tak leży, ja jestem w szoku, bo... Dziwne, że pan tablic rejestracyjnych żadnych... Tutaj nie, ale bywały, bo te tablice są z aluminium, a on aluminium nie przyciągnie, nie? Dlatego nie wyciągam, ale często gęsto widywałem, ja tak jak wchodzę w woderach, to widzę. Samochodów, tak, to dokładnie. Strów. W trynce dużo leżało, wie pan? Także tego. Fajna miejscówka, bo ja tu jestem pierwszy raz w życiu. Mimo, że mieszkam 13 lat w Grudziądzu, nie? A tu jestem pierwszy raz w życiu, a zawsze mnie korciło tu podjechać. Dobra. Czy za miesiąc, czy jak? Nie ma problemu. Dobra, jak on tam łowi rybę, to nie będę mu tutaj... Bo przyjechał akurat z Anglii i no, przyjedzie na tydzień. No. A jak faktycznie to rzucanie, no to jest nie da się ukryć. Nie no, i zmącone dno. Pewnie, że tak. Dobra, to nie ma problemu. To nie będę tam mu tam robił pod górkę, bo ja nikomu nie lubię robić pod górkę. I dlatego tak samo... Który jest pasjonatem i... Dokładnie, no. I do widzenia. Dzięki. Z panem sobie wyjaśniliśmy kwestię wszelkich pozwoleń. Jedyne pozwolenie, jakiego potrzebuję, to jest właśnie od właściciela terenu. No i dobra, kastra zapełniona. O panie, to tu z 50 kg co najmniej już jest. Ale też z wcześniejszych wyjść. A ja spierdzielam stąd, bo się zmęczyłem. Ta pogoda wyciągnęła ze mnie całą energię.